Siema, no tu FS Dan, jesteśmy w sklepie domowauprawa.pl. Zaproszę Was do środka, tu jest nasz kolega Marcin. Siema, no Marcin. Cześć Filipie. I chcieliśmy tutaj porozmawiać na temat domowej uprawy, na temat jak można to konkretnie zrobić. I naszym dzisiejszym punktem są odbłośniki, więc będziemy rozmawiać na temat odbłośników. Jak widać, w naszym sklepie odbłośników jest co niemiara. Tutaj mamy na przykład jeden kwadratowy Northeastern Reflektor. Tutaj mamy Winga, dużego, białego, Defender, który jest nowością w naszym ofercie. Oba są nowością w naszej ofercie zresztą. No właśnie, a czym właściwie różnią się? Jaka jest różnica dla, wiesz, takiego laika po prostu, który chciałby sobie uprawić na przykład pomidory, czy truskawki przy domowym, naszym całkiem domowym, wręcz pokojowym ogródku? No różnica jest właśnie zasadnicza taka, że ten jest kwadratowy, a ten jest prostokątny, co widać na pierwszy rzut oka, ale to daje taką różnicę, że ten bardziej pasuje do pomieszczeń uprawowych typu box, tak, typu namiot. Bo lepiej pada światło, tak? A tutaj i nie tracimy światła z tyłu i z przodu, a w tym byśmy tracili. No ten będzie się bardziej nadawał do takiej hali uprawowej, nie? Żeby był jeden odbłośnik obok drugiego. I wtedy będzie lepiej oświetlone pomieszczenie. Ale oba są wykonane z bardzo dobrej blachy i wykazują się dużą refleksją i mają bardzo małą stratę światła, około 3%. No dobra. I w ten sposób nie tracimy lumenu. To jaka jest różnica taki dla kogoś, wiesz, mamy taki odbłośnik na przykład za 60 zł około, no, a tamte mamy po kilkaset złotych. Dlaczego musimy sięgnąć po drogę? Różnica jest diametralna, ponieważ ten jest wykonany z gorszej blachy, co widać na pierwszy rzut oka, ma mniejszą refleksję, tracimy więcej lumenów i nie będzie dobrze doświetlona roślina, tak? I te powodują w tym ucieka hotspoty. Ciepło u góry odbłośnika. Na zwykłej zasadzie fizyki po prostu. Żarówka znajduje się pod spodem. Co widać, jest taki trójkącik, przez który ucieka ciepło. Tutaj jest dziura. U góry mamy zwyczajowo wentylator i on wydmucha nam to całe ciepło u góry. Dlatego też na dole nie będziemy mieli zgrzanej rośliny i nie będą się nam tworzyły te tak zwane hotspoty. W tym odbłośniku mamy splittera, który będzie nam rozszczepiał te wiązki światła po całym boksie i temperatura będzie się rozgadać równomiernie. Uzyskamy mniejszą temperaturę. Białe, a te są srebrne. Dlaczego? Skąd ta... No jest to nowość w naszej ofercie, owszem. To się rzuca w oczy. Różnica jest taka, że srebro nie odbija tylu fal pozytywnych dla rośliny co biel. Mając biały odbłośnik, który ma tak naprawdę mniejszą refleksję realnie, ale ma większą refleksję pod wpływem odbijania fal, które są pozytywnymi dla światła. I to zbadał to niejaki Mr. Jose, który napisał książkę Jak uprawiać indoor i robił to w instytucie w Czechach, przeprowadził to profesjonalnie i są na to jawne dowody, że po prostu biel jest lepsza dla roślin niż srebra. Mhm. Również białe boksy są lepsze od srebrnych.